programie istnieje możliwość oznaczania rodzajów dni wolnych oraz wykazywania ich na wydruku karty pracy. W menu System, Konfiguracja, Firma, Płace, opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy, dostępna jest lista rodzajów dni wolnych. Mamy tutaj 7 standardowych oznaczeń. Z tego poziomu użytkownik ma możliwość dodawania także własnych pozycji. Dodamy teraz własne oznaczenie dla dnia wolnego. Za pomocą ikony zielonego plusa dodajemy nowy rodzaj dnia wolnego, SS, czyli wolne za święto wypadające w sobotę. Dodatkowe oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy. W standardowym kalendarzu, na którym nie zostały jeszcze naniesione modyfikacje, dla dnia wolnego domyślnym rodzajem dnia wolnego jest oznaczenie W5, czyli dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, natomiast dla dni o typie świątecznym, które przypadną w niedzielę, oznaczeniem będzie ND, czyli dzień wolny z tytułu niedzieli, a w dniach świątecznych domyślnym rodzajem dnia wolnego jest SW, czyli dzień wolny z tytułu święta. Zdefiniujemy teraz serię dla pracowników z odnotowanym stopniem niepełnosprawności. W menu System, Konfiguracja, Firma, Płace, Serię kalendarzy tworzymy nową serię z 7-godzinnym tygodniem pracy, wolną sobotą i niedzielą. Definiujemy dni robocze, a następnie sobotę i niedzielę. Na formularzu typu dnia wolny i świąteczny zostało dodane nowe pole rodzaj dnia wolnego, w którym należy ustawić oznaczenie rodzaju dnia wolnego. W naszym przypadku dla soboty wybieramy oznaczenie W5, natomiast dla niedzieli ND. Zapisujemy serię. Następnie z poziomu zakładki kalendarze dodajemy nowy kalendarz, w którym wstawimy zdefiniowaną przed chwilą serię. Po wprowadzeniu niezbędnych danych na zakładce pierwszej ogólne przechodzimy na zakładkę drugą kalendarz i ustawiamy styczeń bieżącego roku i od ostatniego poniedziałku poprzedniego roku wstawiamy naszą 7-godzinną serię. Po uzupełnieniu okresu, dla którego seria ma obowiązywać, ustawiamy odpowiednio kolejne parametry i przechodzimy na zakładkę drugą seria. Wybieramy zdefiniowaną wcześniej serię. W tabeli poniżej możemy zobaczyć kolumnę rodzaj dnia wolnego, w której pojawiają się nadane przez nas oznaczenia rodzajów dni wolnych W5 oraz ND. Serię wstawiamy za pomocą ikony pioruna. Następnie ustawiamy się na dniu z bieżącego roku i wstawiamy święta. Po tej operacji możemy zobaczyć, że 1 stycznia jako dzień świąteczny ma ustawiony rodzaj dnia wolnego jako SW. Zapisujemy kalendarz. Przejdziemy teraz do menu Płace i kadry, kadry i przypiszemy jednemu z pracowników zdefiniowany przed chwilą kalendarz. W bieżącym roku 15 sierpnia to sobota, więc pracownikom należy się dzień wolny w tygodniu przypadający za dzień świąteczny wypadający w sobotę. Nasz pracownik odbiera dzień wolny z tego tytułu w poniedziałek 17 sierpnia. Taką informację odnotujemy teraz w jego planie pracy. Podświetlamy lupką 17 sierpnia i zmieniamy typ dnia z pracującego na wolny i wybieramy zdefiniowany wcześniej rodzaj dnia wolnego SS, czyli dzień wolny z tytułu święta wypadającego w sobotę. Zapisujemy zmiany. Taką operację w module Płace i kadry plus możemy wykonać seryjnie dla zaznaczonych osób za pomocą opcji seryjnego wstawiania dni w planie pracy. Po ustawieniu typu dnia jako wolny pojawia się pole dotyczące rodzaju dnia wolnego. Na ten moment zamykamy okno bez zapisywania zmian. Wykonamy teraz wydruk karty pracy dla edytowanego wcześniej pracownika. Zaznaczamy wybraną osobę na liście pracowników i wybieramy opcję podgląd wydruku, wydruki kadrowe,
Karta pracy, myślnik, wszyscy. Na oknie ustawienia parametrów przed wydrukiem podajemy zakres dat jako sierpień bieżącego roku, wybieramy opcję wydruku szczegółowego i generujemy wydruk. Możemy zobaczyć, że na wydruku karty pracy mamy informacje zarówno o typie dnia wolnego, jak i rodzaju tego dnia w kolumnie Dzień wolny.